W dzisiejszym odcinku opowiem o seryjnych mordercach, którzy nigdy nie zostali schwytani. Zapraszam! Charlie Chopow. To pseudonim amerykańskiego seryjnego mordercy aktywnego na Manhattanie w latach 1972 74 Zabił co najmniej pięcioro afroamerykańskich dzieci. Swój pseudonim zawdzięcza zabijaniu chłopców i odcinaniu im narządów płciowych. W 1974 roku policja aresztowała niejakiego Erno Soto, który przyznał się do jednego zabójstwa. Jego niedoszła ofiara nie była w stanie zidentyfikować mordercy. Poza tym pracownicy szpitala psychiatrycznego zeznali, że w tamtym czasie Soto był pod ich opieką, chociaż nie wykluczali, że mógł się wymknąć. Sprawa wciąż pozostaje otwarta. Dusiciel z Honolulu. Seryjny morderca, który w latach 1985-86 zgwałcił i zamordował w Honolulu w stanie Hawaje pięć kobiet. W okresie od maja 1985 roku do kwietnia 1986 roku doszło w Honolulu do pięciu morderstw młodych kobiet. Ofiary zostały zaatakowane w godzinach porannych. Lub wieczornych, gdy wracały z miejsc pracy lub szkół. Sprawca krępował ofiarom ręce, zrywał z nich ubrania, gwałcił, a ostatecznie dusił. Zwłoki kobiet odnajdywano w strumieniach, rzekach oraz zatokach co sprawiło, że część dowodów została zmyta przez wodę. Grupa dochodzeniowa została powołana po trzecim morderstwie. Śledczy uważali, że morderca oferował kobietom podwiezienie samochodem do domów, był elokwentny i wzbudzał zaufanie, a także posiadał bardzo dobre rozeznanie w terenie, co oznacza, że mieszkał lub często przebywał w miejscach popełniania morderstw. Po piątym morderstwie zatrzymano podejrzanego. Był nim mechanik samochodowy, który był miłośnikiem brutalnego seksu, jednak przeprowadzone badanie na wariografię oczyściło mężczyznę z podejrzeń. Sprawa morderstw nigdy nie została wyjaśniona. Stone Man. Jest to najbardziej znany seryjny morderca z Indii. Uważa się, że w samej Kalkucie mógł popełnić 13 morderstw, zaś kolejnych kilkanaście osób mógł zabić w Mumbaiu. Pierwszą ofiarą Stone Stonemana był bezdomny znaleziony w czerwcu 1989 roku z głową rozbitą przy pomocy kamienia. W ciągu 6 miesięcy kolejnych 12 bezdomnych zostało zabitych w ten sposób. W 1985 roku w podobny sposób zabito kilkunastu bezdomnych w Mumbaju, dlatego przypuszcza się, że mordercą mogła być ta sama osoba. feb Nine Killer to pseudonim steryjnego mordercy, który ma na swoim koncie co najmniej trzy ofiary. Jego pierwszą ofiarą była 29-letnia Sonia i jej nienarodzone pięciomiesięczne dziecko. Kolejną ofiarą była 57-letnia Damiana. Pierwszego morderstwa dokonano 9 lutego 2006 roku, zaś ostatniego dokładnie dwa lata później. Dlatego do zabójcy przygnął przydomek zabójcy 9 lutego. Jak dotychczas nie udało się złapać mordercy. Babysitter Killer to niezidentyfikowany seryjny morderca odpowiedzialny za zamordowanie co najmniej czterech osób w hrabstwie Oakland Country w amerykańskim stanie Michigan. Zabójca był aktywny w latach 1976-77, powodując panikę w całym południowo-wschodnim Michigan. Pierwszą znaną ofiarą był dwunastoletni Mark, który został uduszony i wykorzystany seksualnie. Kuba Rozprówacz pseudonim nadany seryjnemu mordercy działającemu w okolicach Whitechapel w Londynie w 1888 roku. Po raz pierwszy określenie Kuba Rozprówacz pojawiło się w listach napisanych przez osoby podającą się za niego i opublikowanych w tym czasie. Ofiarami ataków przypisywanych Kubie rozprowaczowi zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic, mordowane przez podcięcie gardła. Większość z nich odniosła ponadto poważne rany brzucha. Co najmniej trzem ofiarom usunięto niektóre narządy wewnętrzne, co stało się podstawą przypuszczeń, koby morderca posiadał wiedzę anatomiczną i chirurgiczną. Śledztwo dotyczące brutalnych zabójstw popełnionych w 1889 roku nie było w stanie wykazać związku między wieloma zbrodniami których miał dokonać rozprówacz, jednak jego legenda była już wtedy mocno ugruntowana. Ponieważ zabójstwa nigdy nie zostały wyjaśnione, wysunięto ponad 100 hipotez na temat tożsamości mordercy. Cały odcinek poświęcony Kubie znajdziecie na kanale Światowa Historia, więc zapraszam. Rozprówacz z Atlanty zidentyfikowany seryjny morderca, który jest podejrzany o zabicie 15 kobiet w latach 1911-1912 w amerykańskim mieście Atlanta, w poszukiwaniu seryjnego zabójcy, zwanego przez prasę rozpruwaczem z Atlanty, znaleziono sześciu różnych podejrzanych, ale nigdy nie wydano żadnych wyroków wskazujących ani przestępstwa nigdy nie rozwiązano. Rozpruwacz mógł mieć aż 21 ofiar, ale nie ma jednoznacznych dowodów na to, że morderstw dokonała jedna osoba. Kuba Rozbieracz, kolejny o pseudonimie Kuba, tym razem jednak mówimy o mordercy z Londynu, który aktywny był w latach 1964-65. Kuba Rozbieracz zabijał prostytutki tak samo jak Rozpruwacz. Szacuje się, że zamordował co najmniej sześć prostytutek, a ich nagie ciała wrzucił do tamizy. Pierwszą znaną ofiarą tego mordercy była Hanna Telford, którą uduszono i wybito niektóre zęby. Morderca z Golden State. Mężczyzna popełnił co najmniej 13 morderstw, ponad 50 gwałtów i ponad 100 włamań w Kalifornii od 1974 do 1986 roku. Zbrodnie początkowo koncentrowały się we wschodnim Sacramento, gdzie nieznany sprawca zgwałcił co najmniej 50 kobiet w okresie od 18 czerwca 1976 roku do 5 lipca 1979 roku. Pierwotnie podejrzewano, że sprawcami morder byli dwaj różni mężczyźni, jednakże badania DNA, przeprowadzone po latach, ujawniły, że wszystkie przestępstwa są autorstwem jednego człowieka. Federalne Biuro Śledcze ogłosiło nagrodę za pojmanie mordercy 50 tysięcy dolarów. Niestety, ale nie udało się złapać sprawcy. Zodiak. Pseudonim, który nadał sobie seryjny morderca, dokonujący zbrodni w końcówce lat 60. i na początku lat 70. XX wieku w okolicach San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Pseudonim najprawdopodobniej pochodzi od nazwy szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej Zodiak. Morderca posługiwał się symbolem przypominającym logo tej firmy Zodiak. Przyznawał się do zamordowania 37 osób, ale z całą pewnością udowodnić można mu 5 ofiar śmiertelnych i dwie osoby ciężko ranne, zaatakowane w okresie od 20 grudnia 1968 roku do 11 października 1969 roku. Morderca zasłynął z przesyłanych do prasy listów, a także dołączonych do nich zaszyfrowanych wiadomości. Z czterech zaszyfrowanych wiadomości tylko jedną udało się prawidłowo odczytać bez żadnych wątpliwości. Morderca nigdy nie został złapany. Na miejscach zbrodni pojawiał się zawsze z torbą na głowie, ze wyciętymi otworami na oczy oraz z symbolem zodiaku. Choć zarówno policja, jak i osoby badające popełnione przez niego morderstwa wytypowały kilku podejrzanych, to nikomu nie postawiono zarzutów. Podobno pewna osoba całkiem niedawno rozszyfrowała listy, które pozostawił Zodiak i ustaliła imię i nazwisko mordercy, jednakże są to tylko przypuszczenia, więc nie możemy się tym sugerować. Redakcja, która otrzymywała listy od mordercy to Chronicle. Jedna z najciekawszych historii pochodzi z 1969 roku. To właśnie wtedy redakcja odebrała przesyłkę od tajemniczego mordercy. Zawierała ona pocztówkę, długi szyfr oraz prawdopodobnie fragment koszuli jednej z ofiar. Wiadomości napisanej na pocztówce po raz pierwszy pojawił się dopisek zawierający, jak się zdaje liczbę zbrodni, do których popełnienia przyznawał się Zodiak, równocześnie ta sama redakcja otrzymała list od Zodiaka wysłany przez mordercę kilka dni później, a zawierający liczne przechwałki mordercy na temat jego umiejętności nie pozostawiania po sobie śladów, tudzież wodzenie policji za nos. Oprócz tego w liście znajdował się schemat bomby, którą zabójca planował podłożyć w szkolnym autobusie. Do tego nigdy nie doszło. Zodiak przepadł bez śladu i nikt nie wie co się z nim stało. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i koniecznie zaglądajcie na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe materiały. Także trzymajcie się, cześć!